dzisiejszym odcinku budujemy jak największe iglo. Dominik, świetnie ci idzie. Ja idę wyznaczyć po prostu na razie miejsce, gdzie będzie iglo i uklepać tam już pierwszą warstwę śniegu. Ma być rósł największe iglo na świecie. A pamiętaj, że podstawa jest najważniejsza. Nie tylko igla, tylko na przykład relacji. Więc podstawa to zaufanie. Olek, solidny walec! Ej, no! To jest walec! Padło mi trochę pod koszulkę. Jest mi strasznie zimno w tym momencie. Plan na dziś jest taki. Chcemy zbudować największe iglo, jakie tylko możemy. Musimy zebrać cały śnieg, jaki tylko jest. Jednocześnie oblewając go wodą, dzięki temu woda od razu zamarznie i zrobi warstwę lodu, co da naszemu iglo wytrzymałości. Ale to iglo musi być na tyle wielkie, by dało się stać w środku i będzie mogło pomieścić kilkanaście osób. Szef na robocie. Tak to normalnie działa. Ale dobrze, nie jesteś szefem, to zapierdzielaj do łopaty. Dobrze, Dominik, jazda! Że nie ma problemu, no to się ogarnie jakiegoś. Trzeba wziąć węża. No wtedy będziemy to lać cały czas, jedna osoba cały czas może lać, a dwie nadupcają tym śniegiem. Jak ogarniemy węża, będzie dużo, dużo łatwiej. No Michał! Kurde, afera! Normalny! Przestań, tylko raz się zrobiłem! Co za gumby, no. Zaczyna mi doskwierać brak zimowych butów. Ej, serio, śniegu może zabraknąć. Idziemy do sklepu i kupujemy sztuczny śnieg? Dominik chyba dzisiaj nie w humorze, tak mi się wydaje. Może ty wczoraj śmieszko. Swoje wady! Najlepiej. Szeregowa princesa. Zobaczymy, czy bardzo spadnie w dół. Ej, nie! To będzie git! Chcemy, by nasze iglo było naprawdę duże. Dlatego naszym planem jest to, żeby na środku powstał słup, który utrzyma cały sufit. Dzięki temu dookoła będzie naprawdę bardzo dużo przestrzeni i w dodatku będzie można stać. A ktoś dzwoni! Może jakiś pomocnik dzwoni? Karol Wiśniewski, afera straszna! Kurna lipa! Siema, chciałem zobaczyć, co tam działacie sobie. No działamy, iglo chłopie już jest prawie zrobione. Pokaż. No tylko czekaj, kamerka nie chce mi się odwrócić. Nie, na dół nie wylewajcie wody. Wodę wylewacie, dopiero jak iglo będzie miało no tak minimum metr, to tak zwracacie tą wodą bardziej, bo ten środek i tak się wykopie. To co jest powyżej metra będzie ważne, żeby było zmrożone, a nie to co jest poniżej metra. Oprócz słupa. W takim jednym miejscu, wiecie, średnica powiedzmy 40 cm, podlewacie cały czas i jakby już formujecie trochę tym podlewaniem ten słup w przyszłości, nie? Znaczmy miejsce na słupa, trzeba tam lać tą wodę. Dobra, słuchajcie, robimy słupa, tak jak zalecił szef. Nie chodzi o to, żeby postawić wiaderko, tylko żeby wylać wodę. Serio? Jezu, to mini. Dobrze, że się mam. I teraz kolejna warstwa śniegu. O, dobra, Olek, my robimy robotę, a ty rób słupa. Ale fajnie! Ej, dobra, to jest wave, to jest zarobiste! Mam tu ten? Nie! Wcale nie chcę po prostu uderzać w solidną pupkę Dominika. Mamy solidny komin, który będzie nas ogrzewał, jak będziemy spędzać czas z tym iglo. Ofera! Jest elegancko. Teraz przyszła pora na tak zwane uklepywanie, więc muszę zjechać na plecach z każdej ze stron, by ubić ten śnieg, żeby on miał już jakąś formę. Jak się to robi, pewnie pytacie. Już wam pokazuję. Ej, fajny fest! Ej, jeszcze nie mogę doczekać, aż to iglo będzie skończone i będzie można zjechać z dachu. Jak jesteście ciekawi, jak wyjdzie to nasze ogólnie w iglo i czy w ogóle nam się uda, to oglądajcie do końca. Mamy, kochani, węża, w końcu zaczniemy to moczyć. Ale jeszcze nie leci. O! O! Leci! Naprawiłem! Ale się wystraszyłem! Mam mokre włosy! Ale strumień! Synek! Kurde, patrz, synek, jak ja mokry jestem przez ciebie! Nawet tego nie zauważyłem! Jak nie zauważyłeś, to nie jesteś mokry! Jest godzina 19, zaczęło to wyglądać, jest fajnie. Klepiemy, podlewamy, dosypujemy śniegu. Niczego chcieć więcej. Musimy zrobić to solidnie. To ma być największe iglo, a nie jakieś gówno. Do pomocy, że przyszedł w międzyczasie ten oto pan. Jesteśmy musieli bardzo wdzięczni. Nie chciałem tu być. Jak cię zmusiliśmy, to mrugniczy razy. Dokładnie, idziemy do roboty. System cały czas działa, ten sam. Jesteśmy na górze. Patrzcie, jak oni wyglądają z daleka na mrówki małe. Patrzcie, ile śniegu nie ma dookoła. Macie perspektywę uklepywania tu, proszę, cyk. Właśnie teraz w tym momencie sprawdzamy boki i popatrzcie na ten bok. Ten bok jest elegancki. Po kilku mocnych godzinach dobiega nasza misja do końca. To iglo jest, jak widzicie, ogromne. Jutro od samego rana będziemy drążyć i działać. Ja już jestem się giga zmęczony, strasznie mi boli już głowa. Chłopaki też na pewno mają dyntkę, więc za dzisiaj kończymy, wstajemy z samego rana i lecimy dalej z kolejną częścią tego filmu. Szliśmy rana, jak patrzymy na tą kopułę, się wydawała większa wczoraj trochę. Rzecz nie jest mała. Jest na pewno mniejsza niż wczoraj. Może ktoś śniegu podebrał w nocy. Polska budowa, let's go! Dwóch robili, reszta patrzy. Tak, Olek, super kopiesz. Ekstra ci idzie.
Dobra, no, mogę się zamienić. Jak wykopują po prostu dookoła tego słupa? Myślisz, jak będziemy kopać to w środku i ten tak się zawali na kogoś? Bryła lodu tam jest, zabije kogoś. To co, ja idę zrobić herbatkę. A jeżeli wy chcecie zobaczyć nockę w naszym wykonaniu w tym iglo, dawajcie znać w komentarzu, a może zrobimy. Weź to, będzie ci łatwiej. Nie, ja tego się boję. To... Albo tym się do dupy kopię, albo ja jestem do dupy. Dostałem w mordę śniegiem. Solidny robotnik na budowie, proszę bardzo. To sprzęt dla ciebie. Szerega łasieczko, zaczynasz od levelu 0. Dziękuję bardzo, to dla moich silnych chłopców. Olek, wie. Nie będziemy stać, jak musimy siedzieć przy robocie. Uwaga, uwaga, Olek, rób miejsce na stół. Ty no. No. Ej, szeregowy princes! Dobry princes! Ja mam przerwę na herbatę. A Pola jeszcze żyje? Sprawdźmy to może. Pola żyjesz? Pójdź na telefonie tam siedzi. Ej Maja, w sumie możesz całe dzień robić herbatę. Tak! Nie, żartowałam, że zapierdzielaj do kurna roboty. Przecież żartowałam też. Jak chcecie jakieś fekalia, to tylko na górę iglo. Wczoraj się przyznaję, tam wysikałem. Tak, i dzisiaj będziemy szukać złotego stalaktytu. Misiek tam drąży w środku. Ja przekminiłem, że od razu zacznę robić wejście, dlatego że zrobimy tutaj taką kupułę, czyli ze śniegu, który wydobywamy ze środka. Nie widać tego, nie wiadomo jak, ale już jest tutaj tyle. Jestem przykryty cały, patrzcie. Dobra, w dali już nie kopiemy. Teraz na boki. Proszę, wydoboliska, cyk, gra. Było. Kurna, nie nadążam. Mogę tu klęknąć praktycznie. Serio? No popatrz, w jakiej pozycji jestem. No widzę twoje seksowne pośladki. Do roboty. Za co ci płacę? Ej, wypadek przy pracy? Afera. Dobra, mnie to nie było jak coś. Trzeba zrobić usta, usta. Nie! Ole, żyje, żyje, żyje. Widzicie, od razu wstał. Ło, kurna, ty! Proszę bardzo, ja tu mogę wbić do Olka. Jesteśmy już tu we dwóch! Tu już teraz jest naprawdę solidnie dużo miejsca. Zaraz, słuchajcie, robimy akcję ewakuację. Szeregowy długi, długasty się zasypał podobno. O kurna, ciężkie, coś tylko... Hej! Lipa jest! Zdobiłem! Ej! Zdobiłem! Lipa! Jestem! Ej, ale się przestraszyłem na chwilę. Zakład o 50 zł. Kto zrobi ładniejszy rysunek na śniegu, wygrywa. O kurde, chyba koślały. A ty tak zrobiłeś! Ja skończyłem swoje arcydzieło. To jest serduszko na operatora. Moje mi się podoba, tak szczerze. Nie no, to mi się podoba. Let's go! Kamień milowy! Stoję! Lecimy dalej! Dobrze? Maja tu klepuje wejście elegancko, tak, a my z Miśkiem pierwszy raz idziemy próbować na dwóch górników. Mękam, dotykam głową! Ta czapka oświetla cały ten. O, to jest naprawdę impreza i wejść! Ej, duże to jest! Nie aż takie duże. Mamy pomocnika! Się, bo... Dużą kupę zrobiliście. No patrz, ja już to stary stoję. Nice. Żeby znać, wygarniamy tu i trzeba wygarniać sąd. No. Na zewnątrz. A jaki jest tytuł tego odcinka? Największe iglo na świecie? Nie, zakopaliśmy się świeżego żywcem pod śniegiem, no co? To jest Fruit Ninja. O nie, nie trafiam. Ha! Kontrola z urzędu tutaj. Ej, dobrze to wygląda, fest. Najważniejsze, żeby ten słup był na środku, bo inaczej to walnie, nie? Boczne ściany muszą być takie. One mogą się schodzić, ale wyżej. Nie mogą być takie. A pokaż, jak to wygląda w środku. Nie, tutaj jest lipa, fest. A to co, my się serio się to zawali? Stary, to jest za cienkie. Kierownik, tutaj inżynier przyszedł sprawdzić, czy wszystko w porządku. Tyle wystaje. To jest za mało. Tyle wystaje. Ale 14 centów. Mimo za mało. Moim zdaniem nie ma co. Lepiej, wiesz, ostrożniej. Tak jak teraz robicie, tylko wejdzie sobie najpierw z góry, a później dopiero dół, nie? Nie, ale dobrze, dobrze, mega dobrze to wygląda. W tym momencie to jest największe iglo, jakie widziałem. Afera, afera jest. No? Sikać chcę się, ale nie chcę się wychodzić. Lej, wierzyć. Świeży! Zgarniaj łopatą! A co? To obszaliście ten się. Właśnie dostałem porcję żółtego śniegu, który jest zakazany do jedzenia. Trzeba sobie jakoś radzić, tak? Nie podpisywałem się na przerzucanie żółtego śniegu. My się chłopie zaraz stykniemy tu i patrzcie tu. Ej, słyszę cię! Jest! Mam, widzę! Serio? Widzicie? Tu, widać. Jest godzina 13, dzień drugi i oficjalnie ogłaszam, że nie będzie potrzebny dzień trzeci. Patrzcie, kochani, w środku jest tak ciepło, przynajmniej dla Dominika, że musi się rozebrać. Bez kitu, chłopi, paruje jak nie wiem. Brakuje tam niewiele. Ja jestem na wysokości mniej więcej naszego wejścia. Tu jest komin, bardzo blisko. I zaraz z Miśkiem się przebijamy i będziemy mieć dookoła ogryzek. Lecimy!
Musisz być gdzieś blisko, to jest na 100%. Ty! Jesteś mega blisko! Już praktycznie tyci, słyszę to! Ja ciebie też słyszałem! Tak, dawaj, ja kopię! Czekaj, idę! Ej, serio, dosłownie chyba centymetr! Ej, widzę! Tak! Przebiliśmy się w końcu, udało się! Misiek, widzisz mnie? Domin! Jestem! Patrz! Trzymaj GoPro! Dał GoPro, patrz! GoPro weszło, proszę bardzo, mamy to! A, syknęliśmy się. Wow, językami? No. Godzina 15. To będzie nasz filar, nasz stempel. To jest dzięki czemu może Maja i Olek nie będą się boli tu spać. Ej, tak samo można siedzieć, bez kitu. Upsi, pada śnieg. Teraz już zostały takie naprawdę minimalne rzeczy do zrobienia. Czekajcie na mnie, żeby nie było znowu, że mnie nie ma! Chcesz zataić prawdę przed widzami? Moi kochani, prawdą jest to, że ja, jeśli chodzi o to iglo i całą tą pracę, zrobiłam najwięcej. Montaż jest to, kochany, proszę wklej teraz wszystkie momenty, w których coś robię, dobra? Dzięki. Poczekajcie, bo wpadnie na pewno kierownik na reakcję, nie? No przecież już jestem. Ej, ale tu normalnie można chodzić dookoła. No. Ej, ja tu nawet mogę stanąć normalnie. No. Patrzcie, jak pomagam. O, akurat to nie nagrało się, czekaj. Ej. Chłopaki postanowili, że iglo musi być ładne i trzeba zakryć wszystkie liście. Ja tu od jakichś 10 minut siedzę i wyrywam liście, zakrywam jednego, a dwa nowe się pojawiają wtedy nam jakby w moim polu widzenia, więc pewnie trochę mi to zajmie, ale trzymajcie za mnie. Widzicie? Tu ma nie być ani jednego. Zalecenie od szefa. Nie no, patrz, to wchodzi jak w masło. A to powinien być lód. Ja pisz. Dobra. Jak to był ostatni odcinek na tym kanale z moim udziałem, to chciałem was bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że mój pin do karty to... Mamy słup, który wygląda jak mięso od kebaba, patrzcie. Zamawiał ktoś. Jeszcze tylko ogarniamy liście i w środku będzie praktycznie gotowe. Mam dość, te liście są wszędzie. Powinniśmy powiedzieć, że to jest iglo 100 dalmatyńczyków i ma po prostu łatki. Na polu jest minus 0 stopni, a w środku jest 8. Czuć się, pomówiłem. Wszyscy w środku ogarniają liście, a ja, proszę bardzo, konstrukcja. Przylepiamy deskę z jednej i z drugiej strony. No, by łatwiej było po prostu zrobić daszek. Dostarczam prąd do naszego iglo, byśmy mieli jak podładować telefony, jak sobie podłączyć jakieś światełka. Jest godzina 17:30. Robimy już tu łącznie 10 godzin. Od ciemności do ciemności. I wygląda to tak. Moi kochani, zaczynamy dekorowanie iglo, a wy zobaczycie już efekt końcowy, jak już będzie pięknie w środku. Lecimy. Jest problem, nie wejdziemy do tego udawanego iglo. Jak tu jest deska, to to nie jest iglo. Ściągamy deskę. Ale jak przy ściąganiu deski iglo się rozwali, to mam to wszystko w dupie. Ja się tak postarałam. Nie, to jest zepsucie igla. To nie jest postaranie się. Ej, trzymaj się, pójdź, Michał, trzymaj się. No i dobra. Ale super to wygląda. Nie było cię na aferze deskowej. Nie było mnie, cześć. Ale nie, tak szczerze, wejście dało się o wiele lepsze, nie? Nasze iglo jest naprawdę ogromne. Może pomieścić nawet kilkanaście osób. Ej, no fajnie! Ojej! Ej, co jest? Ale stos! Dobra. Ej, mega w ogóle ciepło tu jest. Stoję normalnie. Szczerze? To wygląda w ogóle najlepiej na świecie. Cudownie tu jest. To jest źródło światła. Zimne światło, przez co nie stopi tej rury. Ej, mega w ogóle dużo miejsca. Mega kozak. Jaka jest grubość tej całej kopuły? Tutaj więcej na pewno macie. 2 metry masz to wysokie, a ja mam 1,30 m. Ja mam 1,90 m, okay. To jest 2 metry. Powiem wam szczerze, że czuję się tu dziwnie bezpiecznie. A ta rura jest po to, żeby tu, powietrze... Czajnik. Nie, tutaj będzie stary grill. Nie. I to będzie ciepełka od niego. Czemu my takiego grillka nie nagraliśmy? Maski będą. Stop, stop, bo to w jaki sposób robimy w środku piec prawie zepsuło nam całą nockę. A to wszystko zobaczycie w kolejnym filmie z nocy w iglo. Jeśli chcecie go zobaczyć, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Czy starczyło śniegu wam z całego ogrodu, czy... Stąd trzeba było zamawiać. No. Nie wystarczyło, dlatego jest cały z desek, tak? Spójrzcie tutaj wszyscy, tak? Mam troszeczkę lęk przed zamkniętą przestrzenią, nie wiem czy chodzi. Ej, już otwarte masz wyjście. Maja, możesz spać pod rurą, przecież musisz kominąć. Nie no, pięknie. To jest największy iglo, w jakim byłem. Kochani, widzimy się na nocy w iglo. Jezu, kto robił to wyjście?